Witajcie, z tej strony Matus. Witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Jesteśmy w karczmie Jaskra i będziemy teraz wykonywać quest dla Yennefer. A to jest quest, który polega na odbiciu Margarity z... No właśnie, z rąk Redańczyków. Aktualnie będziemy prosić Zoltana o pomoc, ale i tak spodziewam się, że z powodu, iż wypędziliśmy czarodziejki, no to nam chyba nie pomoże. Zoltan? No? Margaritę trzymają w Dejret. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oxenfurtu. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, łowcy uwzięli się na nie ludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwrócił uwagę. Rację, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Yen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Spędzisz, Farysie? To było do przewidzenia, że się nie zgodzi, bo jak nie ma jednego zagrożenia, to skupiają się na drugim. Być może jakbym wtedy nie pomógł Triss w ucieczce, no to może Zoltan by nam pomógł. Tylko, że chciałem właśnie z Triss mieć ten wątek, więc musiałem jej pomóc. Powoli się już gra kończy, bo to już jest praktycznie ostatni wątek. Jeszcze wydaje, że będziemy z Avalachem gadać, ale za bardzo tej gry jeszcze kończyć nie chcę. Bo na pewno pamiętacie, że był quest do zrobienia o zamachu. I tu było pytanie, czy chcemy pomóc. I stwierdziłem, że ta gra jeszcze trochę pożyje. Więc w kolejnym odcinku zamiast głównej fabuły zrobimy coś pobocznego. W tym przypadku jest to właśnie zamach na Radovida. I żeby zaspokoić ciekawość, nie powiem, za kogo poręczyłem w decyzji finalnej. Bo czy grając wcześniej, czy teraz, niektóre decyzje są podjęte tak samo. W przypadku strony buntu, czy władzy, no, nie będę mówił, kogo popieram, ale to jest taka sama decyzja, jaka była podjęta kiedyś.
Geralt! Oj! Kurwa rzecz! Niech żyje Radowi! Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dezercję. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Gdzie leży? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Obyś miała rację. Redania! To tutaj. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. No to widzimy się w środku. Powodzenia. Bez zmoczenia ubrania się nie obejdzie. No trochę by ją trzeba przyznać. Bo na szczęście mam lepszy damage, lepszy miecz. To jakoś daje radę. Chociaż znając życie wiem, że to nie jest wszystko. Zamknięta na cztery spusty. Gdzieś to musi być jakaś dźwignia. Bym się nie zdziwił, jakby tu był gdzieś jakiś golem. Bo to by było za proste, przejść przez ruiny. Pewnie jakiś i by nic nie było większego. To się nada. To powinno wystarczyć. Ściana nie wygląda na solidną.
I tu będzie walka ze strażnikami. I to na pewno. Bo tu już jest więzienie. Bym się normalnie, no, przekradł, jakby była opcja, tylko że tu nie ma opcji skradania. Walnąłem bombę, też nic to nie podziałało? Ale zobaczcie, jeszcze nie chybiłem, trafiłem prosto i... I nic. Ja sobie ewentualnie jeszcze potem zobaczę, czy trafiłem, ale mi się wydawało, że trafiłem. A skrypt się nie włączył. Raczej wątpię, że oni byli odporni na to. Jest odporni na magię ewentualnie, ale nie na bomby. Bomba jest jak fusroda. Każdego ruszy. I znaleźliśmy i Margaritę, i... Margarita. Shile, kto? Chyba. Kto tam? Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. Nie ma szans. Zgnijemy tu obie. Shile? Złapali ją przede mną. Jest w ciężkim stanie. To na nic. Z klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. To czeka na wyżynanie jeszcze strażników po drodze. Jakby nie można było wejść po cichu, ukraść i wrócić. Tylko musimy się przebić jeszcze. Trochę ich tam jest. Powiem tak, miałem fajne bombki, ale je zmarnowałem. Bełty też są słabe, bo ich nie ulepszałem. Jest to nie kwestia, żeby mnie... Nie zdjęli. Bo tu są zwykli, są tarczownicy, są jeszcze kusznicy. Jak chodzi o zwykłych, to sobie jakoś dam radę. Ale widzę, mają tarczę, będę musiał chyba Arda używać, albo ewentualnie jakoś się do nich od tyłu podkraść. Bo mi się tak wydawało, że jakiś skill można było inwestować, bo on bodajże likwidował te bloki tarczą, żebyśmy i tak mogli gościa przez tarczę dobić.
Tylko ja chyba nie inwestowałem w takie coś. Ja chyba w damage inwestowałem, w częściowo znaki, perswazję. Ale chyba nie inwestowałem w jakieś komposy. Bo tak mi wielu radziło, że buduj Geralta pod tytanka. No to właśnie go buduję. Przyznajcie, że ta walka była dziwna. Z jednej strony jakoś mi poszło, ale pewne skrypty były dziwne. Bo mi chodzi o zmianie broni przez właśnie wrogów. Mogli zrobić to szybciej, by wtedy walka była bardziej wyrównana. Oni po prostu no, walili do mnie no tak jak po prostu chłopi do rycerza. Rita, Sheila, jak dorwę skurwysynów, którzy wam to zrobili. Jena, ja już nie dam rady. Wytrzymaj jeszcze, musisz wytrzymać. Umrę, Jena. Jestem czarodziejką. Pozwólcie mi odejść z godnością. Jen, chodźmy stąd. Już jej nie uratujemy. Nie, ale możemy jej pomóc umrzeć tak, jak chce. Ja tego nie zrobię. Ale ja tak.
Chodźmy. Jeśli się nie pośpieszymy, stracimy też Margaritę. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Trochę się jej szkoda, bo jak grałem, to ją uratowałem wtedy. Choć co byłoby gorsze? Jakby ją od środka rozerwało? I to jeszcze przez wroga? Czy dla przykładu, żeby ją dobiła przyjaciółka? Niby te drugie lepsze. Takie niby mniejsze zło, bo zło i tak jest złem. Jakby na to nie patrzeć. I ta gra właśnie od cholery propaguje właśnie to powiedzenie. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Skończyliśmy wątek z Yennefer i w kolejnym odcinku zapowiemy sobie na Radovida. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się potem. Cześć!